żelowa pasta do mycia zębów z Biobi. Nie, mam wrażenie, że w ogóle zębów nie umyłam, także chyba z tą żelową oleosową to się pożegnam. Ale myślę, że mogę ją dać siostrze dla siostrzeńców albo jakiejś koleżance dla dzieciaków, bo to będzie taka pasta, która pomoże nauczyć dzieci, które marudzą przy myciu zębów, że po prostu je szczypie w język albo coś tam, po prostu tego nawyku, żeby myły te zęby, więc ta pasta leci w jakieś dobre ręce. Właśnie otworzyłam kopertę, w której była moja książka. Zostawiłam tą książkę na konferencji tej K-Beauty, bo już się bardzo śpieszyłam na następne spotkania, bardzo chciałam autograf od Charlotte. I wpisała mi się tak pięknie, że zastanawiam się, czy nie zmienić w ogóle nazwy mojego kanału. Tak. No właśnie wiem. Zgodnie z naszym zewnętrznym termometrem, który stoi na słońcu, w słońcu jest 46,8 stopnia. A z racji, że jest tak gorąco, mam niespodziankę dla piesełka. Mój przystojniak wrócił z pracy, zjedliśmy obiad. Oto nasz obiad. Kurczak, brokuły, ryż. Nigdy nie wygląda tak samo. Teraz się wybieramy na mecz, to jest jakiś volleyball cup, tak? Dokładnie. Dokładnie, no i nasz kolega będzie grał w swojej drużynie firmowej, także idziemy im trochę pogibicować. To się właśnie dzieje, ale słoneczko. To się właśnie dzieje w ramach tego festiwalu Eureko. Festiwal. Trochę wam o nim powiem może jutro. Zobaczymy, jak będziemy stali z czasem. W każdym razie zostawię link na dole do tego wydarzenia. To jest w ogóle, o ile się nie mylę, 22 rok, kiedy to ma miejsce. Wcześniej to był taki... Już. Wcześniej to był taki meeting, który miał trwał przez piątek, sobotę i niedzielę. A od ubiegłego roku? Tak mi się wydaje, nie? Tak, w zeszłym roku. W zeszłym roku przemianowali to na tam prawie, że tydzień czasu, czy dwa tygodnie właśnie takiego festiwalu i... W tym roku też jest coś takiego. Dzisiaj jest czwartek, także za dużo się nie dzieje, ale jutro będzie się coś fajnego działo, w sobotę też, w niedzielę też, także będziemy wam pokazywać na bieżąco po prostu, jakie mamy tutaj, wiecie, akcje. Dzisiaj jeszcze jedziemy po paczuszkę, siema, do impostu z niespodziankową. To Paulina sobie otworzy, zobaczy, co jest w środku. So excited! Najlepsze buty na świecie, jeśli chodzi o wygodne sandały. Niestety kompletnie nie nadają się do prowadzenia samochodu. Poproszę cyferki. Michał postanowił mi pomóc w rozpakowywaniu tej paczki, bo nie mogłam sobie z nią poradzić. Taki testowa paczuszka. Nie mogę tego otworzyć, musisz mi pomóc. Jesus. Jedno możemy powiedzieć, sklep się postarał, jeśli chodzi o opakowanie. Wielokrotnie! Jesus! Ale trzeba przyznać, sklep zapakował chyba, nie wiem... Solidnie. No, powiedzmy solidnie. Myślę, że nie wiem, burze mogłoby to przetrwać, gdyby się nie stało. Ja mam paczuszkę tu z boku, będę wyciągał po jednej rzeczy. Proszę. Ja nie wiem, co tu jest w ogóle, bo on zamawiał głód pracy. Ja miałam zły dzień i chciałam zjeść wszystko. W impulsie. Dobra, makaron, tagliatelle, protopasta, 60 gramów wow! 60 gramów białka na 100 gramów makaronu. Jestem trochę zdziwiona. To i tu jest ile? To jest jakoś niedużo, nie?
Pewnie będzie taka na obiad nasz raz. Tu jest 100 gramów, no czyli no. 50 gramów na osobę tu według nich. W ogóle jeszcze nigdy takich rzeczy wcześniej w życiu nie jadłam. Ty chyba też nie. Tak nie. Zobaczymy jak to właśnie wygląda. To właśnie próbuj przetestować. Chciałem powiedzieć, testować jak ci koksy. Dobra, to są co? Chipsy? Chipsy. Chipsy proteinowe. Mało kalorii, sporo białka. 96 kalorii za 25 gramów. To chyba od razu dzisiaj sprawdzimy, co? A może zrobimy teraz test smaku, czy nie ma żołoty? Nie, no słodkie, to będą słodkie rzeczy. Dobra, no to zjemy jutro. Tu mam takie, trochę myślałem, że to będzie inaczej wyglądało. Co to jest? Wygląda jak budyń. To są, muffin chocolate? To są muffiny, to jest niby proszek, dołączasz wodę i robisz muffiny białkowe. Okej. Okay. Proteiny mleka, białko jaja w proszku, białko sojowe, kropelki czekoladowe. Zobaczymy. Takie cuda. Jutro zrobię, bo chętnie, albo nawet nie wiem, czy nie dzisiaj. Tylko bardzo małe to opakowanie. Tu jest 31,5 grama. To niby jest na śniadanie dla jednej osoby, nie? Żeby sobie zrobić takiego muffina i na drogę, jak to ktoś nie je w domu. Ciekawe, czy jeden, dwie, ile tam sztuk wyjdzie, zobaczymy. No. Jutro tu będę robić, to wam pokażę. Z tej samej serii dziwnych takich opakowań, saszetek, pizza. I sos do pizzy. Jest food i sos, nakład już jest według uznania. No dobra, tak spód do pizzy w takiej formie pierwszy raz widzę. Zobaczymy. Zresztą muffiny no tak raczej są. O, powiedz, że to jest olej w sprayu. Tak, yes! To jest olej w sprayu, bo ja nie wiem, czy wam pokazywałam kiedyś przy którymśkolwiek moim gotowaniu albo w dniu jedzenia, że jak wylewam olej na patelnię, to teraz biorę kawałek ręcznika papierowego i rozcieram ten olej po całej powierzchni, żeby było go mniej i żeby była równomiernie pokryta. A zawsze chciałam takie coś. A to zazdrość tych wszystkich tych anglojęzycznych kanałów fitness, no, które wszyscy korzystają z tego i tak. Wiem, że czasami są w TK Maxach takie butelki, że one mają pompkę i po prostu pompujesz, a później możesz pryskać normalnym olejem jakimś czy kokosowym, rozpuszczonym, czy jakimkolwiek innym olejem, jaki masz. Jak ktoś będzie w TK Maxie i takie coś znajdziecie, dajcie mi znać i proszę kupcie dla mnie, bardzo będę. No tak, sorry, zapomniałem, że ty lubisz. Lesterek kocha folię bąbelkową. Jak no. Każde dziecko. Czekaj, nie mam tu gdzieś noży. A nie, czekaj, to się odbija. Nie, tylko zabiniemy. O tak! Sorry, Lesterku, to pani się za bardzo ucieszyła. Peanut spread! Dobra, w ogóle ja uwielbiam masło orzechowe. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam to mówiłam, chyba nigdy nie wspominałam, ale... Nie wiem, czy to jest wynalazek, w jaki sposób to jest takie niskokaloryczne. Krem do smarowania o smaku masła orzechowego. A, bo to jest o smaku masła orzechowego z substancjami słodzącymi. Pewnie, no... 3% orzechów ziemnych. Dlatego mówię, no, nie mam pojęcia, co w środku zrobili. Guma ksantanowa, aromat orzechów ziemnych, nawet nie, że orzech ziemny, błonnik roślinny, potrójnie filtrowana woda, Walden Farms, no. Albo jeśli to nie jest, to, albo Walden Farms, zależy czy to niemieckie. Nie, czy to, to Walden Farms. Angielskie. W każdym razie, no. Anglojęzyczne kanały mega polecają akurat tą firmę, jeżeli chodzi o takie produkty spożywcze. A my nie mamy w domu chleba, żeby sprawdzić, czy jest dobre. To można łyżeczką. W ogóle jak chcecie film o tym, jak się nauczyłam angielskiego, to mi dajcie znać, bo dużo było ostatnio pytań, czy się nauczyłam, czy studiowałam angielski w ogóle. Nie, nie studiowałam, nauczyłam się sama, jak chcecie, mogę się podzielić moimi, wiecie, tipami. Butla. O, tak! Chocolate peanut spread, czyli to samo, tylko że czekoladowe. Tam to było tylko masło orzechowe, a to jest masło orzechowe z czekoladą. Jezu, mam nadzieję, że to będzie dobre, bo naprawdę... Pyseku. Pies kocha folię bąbelkową, gdybyście nie zauważyli. To jest folia, kochanie. Nic takiego strasznego, naprawdę. No, już. Proszę. A potem się dziwi, że cię zaczepia. Puść, zostaw. No calories, fat, carbs, gluten or sugar of any kind. Chocolate dip. O mama, dobra. Z racji, że ostatnio jesteśmy truskawkożercami, dobrze powiedziałam? Dobrze chyba. No. To tak. Dip o smaku czekoladowym z substancjami słodzącymi. Mamy, to zjemy dzisiaj. Mamy truskawki. Mamy truskawki świeże. No, sprawdzaj. Słodkie. Czy jest jakieś mocno czekoladowe? Czuć, że czekolada. Nie powiedziałbym, że tylko słodkie. No teraz, ło! Ale jak się dużo weźmie, to czuć mocno, że czekolada, ale czuć też, że mocno słodkie. Takie... Nie jest takie jak Nutella, że mogę zjeść cały słoik. No jak co, to truskaweczek będzie, nie? Mhm. Nie no. Nie jest złe. Dziwne. Ale nie złe.
No dziwne, bo tam nie ma nic, co powinniśmy jeść. W bazarku. Chyba, że. Jest jeszcze lepsze? Serio? Takie pyszne pani ma. Tak, bo to są bąbelki. Zostaw, się najesz jeszcze tego, nie. Chodź tutaj, jak chcesz, chodź. No. Karmel dip, o nie! Chodź. Mamy też jabłka, więc możemy spróbować jabłka z karmelem i truskawki z czekoladą. Możemy. To wszystko? Czy nie, jeszcze coś. No co ty? Okej, okay, to jakieś to bardzo mocno zapakowane. Ty masz nożyczki. Bo to szklane powinno być. To czekaj, zaraz zobaczymy. Szklane? Szklane, no. Bo to taka duża butla. Jest czyszczony karton. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Swoją drogą postaram się znaleźć, co to w ogóle jest za sklep i skąd to wszystko było wzięte, bo ja normalnie zawsze linkuję, jak jakieś mamy tam rzeczy, albo jak coś gdzieś kupię, to daję znać, a... Żadna tajemnica. Wątpię, że będzie coś widać, więc po prostu muszę się na dole, bo na takim to kochanie zbliżenia nie zrobisz. No dobra, to widać, że szklane, bo zabezpieczone dość mocno. To jest moja nadzieja na niepicie przez jakiś czas coli. No serce zostaw. Bo jestem uzależniony od coli. Dziękuję, że podzieliłeś się z nami wszystkimi tą informacją. Wow! To jest syrop bezcukrowy o smaku brzoskwini. Taki do wody gazowanej. Dobra, zobaczymy. Bo to będziemy na bieżąco wyglądać. Wszystko chciałem wziąć właśnie po to, żeby zobaczyć, czy jest straszne, czy nie jest straszne. I składowo, i smakowo, nie? Dobra, bo tymi to ja szczerze trochę się boję, że one będą jakieś parszywe, takie straszne, nie do zjedzenia. Ale zobaczymy, co z tym. Buff Dudes poleca. A to ja im ufam. Jednogłośnie możemy jeszcze stwierdzić, że chyba sosy potrzebują lodówki. Trochę tak, rzadkie są. I są trochę gorsze niż... Znaczy... Nie, czekoladowy jest spoko, a ten karmelowy z truskawkami się nie dogaduje. No nie, lepszy jest bez truskawek, także... Myślę, że... No, zobaczymy. Jeszcze może będą dobre jako taki ten, jako taka do posmarowania właśnie jak babeczki bez cukru i innych takich. Jako polewę może? Będziemy próbować. No są takie chemiczne, nie? Znaczy w smaku takie trochę syntetyczne, no ale cóż. Więc stworzyliśmy chipsy i sprawdzamy, czy chipsy będą lepsze. Proszę, twój pierwszy. Pachną jak normalne. W sensie taki sam mają ten... Trzeba się przemóc do konsystencji, nie? Jak chrupki dla psa trochę. Nie. Nie? Hmm. Nie pytajcie skąd wiem. Sol. Jakoś. Ja nie powiedziałabym, że to chipsy. Bardziej tak smakują trochę jak... Takie... Są takie paluszki dla dzieci. No. Że z paluszki, ale one są jakieś takie trochę paluszki, trochę ciastka. No. Nie, to... Także my się na dzisiaj odmeldowujemy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie nam... Dwa kciuki. Dwa kciuki w górę, jak możecie. I do zobaczenia następnym razem. Na razie! Dobra.